Cześć, witam Was w materiale poświęconym Xbox Game Pass Ultimate, czyli usłudze, w której możecie ogrywać kilkaset najlepszych gier na konsole Xbox, komputery PC z Windowsem 10 oraz urządzenia mobilne z systemem Android. Abonament zakupicie w sklepie Xbox lub u wybranych partnerów handlowych. Gry dostępne w usłudze możecie pobrać zdalnie na Wasze konsole za pomocą aplikacji mobilnej Xbox Game Pass lub ogrywać na telefonie dzięki cloud gamingowi, czyli technologii streamingu. W dzisiejszym materiale drugi rzut gier styczniowych. Sprawdźmy zatem wszystkie tytuły, które w ostatnim czasie dołączają do oferty. Pamiętajcie też, że nowi użytkownicy mogą aktywować pierwszy miesiąc Game Pass Ultimate za 4 zł. Od 28 stycznia, czyli dnia premiery, możemy ogrywać wyczekiwany przez graczy The Medium, polską produkcję studia Bloober Team, będącą horrorem, która nie tylko składa hołd klasykom gatunku, takim jak Silent Hill czy Resident Evil, ale prezentuje też dużo własnej tożsamości. W Medium wcielamy się w kobietę, która potrafi widzieć duchy i stara się rozwikłać zagadkę morderstwa pewnego dziecka. Od 28 stycznia na PC, a premierowo na konsolach Xbox i w chmurze, możemy ogrywać kolejne odsłony znamienitej japońskiej serii Yakuza. Tym razem do abonamentu Xbox Game Pass trafia Yakuza 3, Yakuza 4 oraz Yakuza 5. Oczywiście wszystkie w wersji remastered. Pamiętajcie, że Yakuza 0 oraz Yakuza Kiwami 1 i 2 także dostępne są w abonamencie. Od 21 stycznia na konsolach, PC oraz w streamingu możemy ogrywać Desperados 3. Jest to strategia taktyczna wchodząca w skład popularnego cyklu wzorowanego na serii Commandos. Gracz dowodzi tu gangiem wykonującym zadania na Dzikim Zachodzie, a za produkcję odpowiada ekipa, która stworzyła też grę Shadow Tactics Blades of the Shogun. 21 stycznia do konsolowców dołączyli właściciele PC i właśnie na PC możemy ogrywać Control. Jest to trzecioosobowa gra akcji science fiction, gdzie musimy zmierzyć się z inwazją sił nie z tego świata, a w walce z nimi wykorzystać szereg zdolności specjalnych oraz nietypowe uzbrojenie. Od 21 stycznia na konsolach PC oraz w chmurze możemy bawić się przy Donut County. Jest to kolorowa gra logiczno-przygodowa, w której kontrolujemy czarną dziurę pochłaniającą przedmioty rozmieszczone na niewielkich trójwymiarowych planszach. Szybka i przyjemna odskocznia od większych tytułów. Także od 21 stycznia na konsolach PC i w chmurze możemy sprawdzać Cyber Shadow. Jest to platformówka akcji wiernie odtwarzająca gry z epoki 8 bitów. Wcielamy się tu w wojownika ninja, próbującego powstrzymać inwazję robotów, a filarem rozgrywki jest walka z hordami adwersarzy na czele z potężnymi bossami. Nasze zestawienie zamykamy grą Outer Wilds, którą od 21 stycznia możemy ogrywać w streamingu. Jest to eksploracyjna gra przygodowa FPP, w której wcielamy się w rekruta nowego programu kosmicznego Outer Wilds Ventures. Naszym zadaniem jest zbadanie tajemniczego Układu Słonecznego, który funkcjonuje w pętli czasowej. Tak właśnie prezentuje się lista tytułów dołączających do Game Passa w ostatnim czasie. Napiszcie w komentarzu, która z gier w Xbox Game Pass przypadła Wam do gustu najbardziej, a ja przypominam, że w Xbox Game Pass Ultimate macie dostęp do biblioteki gier na konsoli, PC oraz telefonie. Przy okazji zachęcam do obserwowania wszystkich naszych kanałów społecznościowych Xbox Polska. Zostawcie suba na YouTubie i łapkę, jeżeli podobał Wam się ten materiał, a ja żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!